Cześć. Ja jestem Weronika i w dzisiejszym, co ja czytam przedstawiam wam: bogowie muszą być szaleni anety jadowskiej. Nie pokazuję wam książek, bo czytam je na legimi. Na telefonie, więc nie mam ich w papierze. Bogowie Muszą Być Szaleni to jest drugi tom z serii o Dorze Wilk. Jest to urban Fantazy rozgrywający się w Toruniu, gdzie mamy nasz świat i świat taki magiczny, gdzie występują wam, nam właśnie istoty, które posiadają magię, takie jak główna bohaterka, wiedźma, ale też mamy istoty z innych systemów i na przykład systemu chrześcijańskiego, czyli anioły, demony, diabły. Główni bohaterowie to wiedźma Dora Wilk i jej dwóch przyjaciół, Anioł i demon, Miron i Joshua odwrotnie Miron, diabeł, Joshua, Anioł. No i oni są w takiej dziwnej relacji, którą można by było określić jako to skomplikowane. Jeżeli chodzi o fabułę, to w trójprzymierzu, czyli w takim magicznym Odpowiedniku Trójmiasta dochodzi do dziwnych zabójstw na wilkołakach i na wampirach. No i Dora Wilk razem ze swoimi przyjaciółmi jedzie to wyjaśnić. Okazuje się, że nie wszystko jest takie, na jakie wygląda, i że to jest rozgrywka między dużo większymi siłami. A jako, że nasza bohaterka była policjantką w zwykłym świecie, no to każą mi rozwikłać tą sprawę. No i tak, o ile pierwsza część jeszcze, jakby to jest fajne, urban fantasy, historia była fajna, tam było troszkę śledztw policyjnych, troszkę tych takich nadprzyrodzonych. O tyle druga część, no dla mnie, jest gorsza. Jest gorsza, dlatego że autorka jakby ma za mało bohaterów, a za dużo pomysłów. To znaczy, Dora Wilk jest. Super bohaterką pod każdym względem. Ma koneksję z praktycznie każdym rodzajem istot, jest. no Mesjaszem. Znaczy, ona nie jest tam, jakby Mesjaszem, to nie tak, że ja tu spoileruję. Tylko okazuje się, że ona ma tyle ukrytych talentów i powiązań z różnymi istotami, że jest to aż. Ja wiem, że to jest fantastyka, ale to jest zbyt fantastyczne. Więc szczerze mówiąc, ciężko mi było się wczuć w tą postać, dlatego że ona była taka idealna. Może nie idealna. Taka wykokszona. <laughs> Miała tyle, tyle mocy, że jakby. No, to dużo. Kolejna sprawa to odwrócony harem, jaki nam się tutaj zadział, czyli ona jedna, a ich dużo. Za dużo. I każdy pała do niej jakimś uczuciem mniejszym lub większym, przyjaźniejszym lub miłośniejszym. I to, co jeszcze do mnie nie przemawiało, to to, że niektóre fragmenty były tylko po to, żeby główni bohaterowie mogli się w jakiś sposób pomiziać. Tutaj muszę wam zaspoilerować, chociaż no to nie ma jakiegoś dużego wpływu na fabułę, ale, ale no muszę. No to jakby, nie wiem, zaznaczę wam tu taki. Czerwony, trój, taki napis, że spoiler. Nasza bohaterka dostaje zaproszenie do takiego klubu dla wampirów, który się nazywa Trumna i tam dostaje zaproszenie z osobą towarzyszącą, ale ona chce iść razem z tym swoim diabłem i aniołem, czyli we trójkę. No i okazuje się, że może i z nimi we trójkę, jeżeli z nimi jest. To znaczy, że jeżeli tworzą związek pod każdym względem, jak tam jest zresztą napisane. No i oni, żeby to było, bo oni wiecie, oni mieszkają ze sobą, są raczej współlokatorami, coś do siebie czują, ale póki co w tej części, jakby próbują się powstrzymać przed wszelkimi jakimiś tam rzeczami i związkami. Co nie zmienia faktu, że co 5 sekund są jakieś podteksty. Więc oni, żeby móc iść tam we trójkę, no to dzień wcześniej śpią ze sobą w jednym łóżku, tam się miziają, oczywiście znaczy do niczego nie dochodzi, ale mamy sceny z miziania się, przytulania się, dotykania sypłatków się uszu, no takie rzeczy. Po czym jeszcze mają plan awaryjny, że jeżeli im nie mm, uwierzą w tej trumnie, no to normalnie wampiry okazują to, że ktoś jest z kimś przez picie krwi, ale że oni nie są wampirami, nie będą pić swojej krwi, to postanawiają, że wykonają erotyczny taniec na tym mm, parkiecie, żeby już nikt nie miał wątpliwości. Już jest śmiesznie, ja wiem, ale. W czasie tego erotycznego tańca, jeden z wampirów, jakby nie wiem, czy rzuca na nich urok, czy co, nie wiem właściwie po co, że im puszczają jakby te blokady i praktycznie zaczynają tam już różne rzeczy robić na tym parkiecie, ale w ostatnim momencie się jakby opamiętują. No i tak to właśnie wygląda. Tak. Ka jest ta książka? I fabuła pod tymi wszystkimi mm, momentami wymuszonego takiego erotyzmu znika, gdzieś, bardzo znika. Mamy jeszcze drugi wątek, i to jest wątek o tym, że ktoś próbuje zabić anioła Joszue, te, tego jej anioła, przyjaciela. I tutaj też jest powiązanie znowu z erotyką, bo anioły są płodne w tym świecie takie bardzo płodne, że jeden stosunek i oni już robią dziecko a że, i tu znowu spoilery, a że Joshua jest aniołem stróżem Dory, to nie może z nią spać. No i właśnie yy, ci źli nikczemnicy chcą się go pozbyć w ten sposób, żeby on się właśnie z nią przespał. I bardzo dużo jest takich rzeczy, które są po to, żeby właśnie gdzieś jakiś ten erotyzm. Jeżeli wam się to podoba, to, co mówiłam, że macie teraz wypieki na twarzy, to na pewno Wam się ta książka spodoba. Dla mnie ona jest zbyt pretekstowa. To znaczy, ta fabuła jest ułożona właśnie po to, żeby pokazać te erotyczne momenty. I, i samej fabuły nie ma. Znaczy, jest, ale w ogóle tak jakby obok. Okazuje się, że oni tam naprawdę wielkimi siłami się mierzą, potężnymi, że tak powiem, a w ogóle tego nie czuć. No i to, że właśnie wszyscy ci bohaterowie, którzy się tam przewijają, uwielbiają Dorę. To ma związek troszkę z jej magią, ale to znowu jest mocno naciągane. Jeżeli mamy 20 bohaterów, to 17 będzie ją uwielbiać. No i kiedy wydaje nam się już, że Dora nie może mieć więcej mocy i że no, no już się nie da, już ma koneksje ze wszystkimi, to jednak okazuje się, że się da. Czyli tak, sam świat jest w porządku, to znaczy fajne jest to, że mamy naszą Polskę, nasze miasta, a pod spodem mamy taki świat tych magicznych, mamy nawiązania do różnych mitologii, bo tego chyba jeszcze nie mówiłam, do różnych wierzeń i do no właśnie do systemu chrześcijańskiego, anioły, demony, pojawiają nam się też archaniołowie, więc to jest fajne. Mamy jakieś tam potyczki bogów, zresztą tytuł bogowie muszą być szaleni, no, ale to nam ginie pod właśnie tym, że nonstop mamy jakieś nawiązania do seksu. Nasi bohaterowie właściwie są cały czas atakowani mm, poprzez zmuszanie ich do seksu. Oni ich atakują w ten sposób. To już jest bardzo mało wiarygodne. Kolejna sprawa, że Dora. Jest super bohaterką i jej mocy ciągle przybywa, i jakby myślę, że powinna już eksplodować z tej siły. Dlatego ta część podobała mi się dużo mniej. Śmieszne jest to, że kiedy czytałam serię o Nikicie, to brakowało mi troszkę wątków erotycznych. I teraz pluję sobie w brodę. Ale przeczytałam trzecią część i muszę wam powiedzieć, że troszkę jest lepiej. I tak jak już mówiłam w którymś z odcinków, że ta seria podoba mi się na tyle, ten świat że zamierzam przeczytać całość, pomimo tych dużych zgrzytów, które odczuwam w momentach tej super ubermocy Dory i tego wszechobecnego seksu bez wyraźnych podstaw. Nawet nie tyle, że samego seksu, bo tam go właściwie chyba nie ma, tylko tego erotyzmu, tych takich już prawie jesteśmy, ale jeszcze nie. Na dzisiaj to wszystko. Dziękuję Wam za oglądanie i do zobaczenia następnym razem.